Okej, to lecimy w takim razie. Aj, Trippier. No, Trippier słaby. Nawet nie wymienny ba jeszcze. O Boże, na co ja to mam teraz przepalić, powiedzcie mi. Dobra, jedziemy, mordeczki. Paczka 11 piłkarzy, 81 plus Premier League. Give me this content, man. O, boisz Boże, bez Stotza niestety. Włochy SP. Jorginho. Słabo. A i mamy potężnego Mitome. Okocze oczywiście, okocze najpierw, potem Mitome. Ej, ten Palinia wygląda nieźle, tylko 80 tempa ma, to trochę mało. Ale ten Mitoma, no chyba trzeba go będzie przetestować. I piękny Mitoma, witamy serdecznie w FC Drewniakach. Dwa tocy odblokowane. Dobra, dobra, paczka dwóch rzadkich piłkarzy. Jest toc! O, no taki napastnik. Clark Harris na RTG, w sumie przyda się na ławeczkę. Albo na przepał na toca.pl. O, jest mo... widzicie, brązowa paczka. Polska, bramkarz. Patrzcie, to Kacper Tobiasz. I co? Łysa pała. O, kolejny, no zobaczcie, co się tu dzieje, widzowie. Czechy, prawy obrońca, Kufal. Doudera. Jest ekran. Może jakiś Kimpembe, może Polak. Co to jest? Szczęsny, no dobra. Okej, lecimy. Ile toców z tej paczki? 2, 3, 4. Dobra, niebieska karta, co to jest? Brazylia, LS? Wow! Martinelli na RTG! Witamy kolejnego zawodnika w naszym klubie. FC Warwniaki. Niesamowite. Aha, i Barella duplikat. Ej, Messi jest przy okazji, Ter Stegen. O, Messi tutaj znowu. O, Messi dobry będzie na RTG. Sobie go damy do składu, czemu nie? Dobra, dajmy sobie Martinelli, Clark Harris. Klożek też wygląda nieźle, na ławkę sobie damy i Messiego sobie damy. Okej. Okay. Dlatego teraz musimy to troszeczkę zmienić, ten składzik, nie? Ja Messi grałem na RTG, dobrze grał. Musimy troszeczkę zmienić ten składzik, jakoś tak ze skrzydłami prawdopodobnie. O, no i, no i super, no. No i Messi, słuchajcie, i Messi w składzie. Słuchajcie, to nie musi mieć zgrania w ogóle. To naprawdę nie musi mieć zgrania. To po prostu musi grać i tyle, to wiecie, to musi chodzić. No, paczka z gwarantowanymi tocami, tak? Zobaczmy, co tutaj będzie. Mówiłem, mówiłem, widzowie, mówiłem. Podkręcony drop. Przyda się na RTG kolejny zawodnik. Mówiłem, że podkręcony drop jest w tej paczce, mówiłem. Zobaczmy, co w paczce jeszcze. No i dobrze, mamy kolejną kartę na RTG, no i słuchajcie, no i mamy czym grać w końcu. Gwarantowany toc.pl. Na koncie pobocznym. Liczę na dobre tocy, tak? Po prostu na dobre tocy, no nic innego jak dobry toc na tym RTG, żeby tutaj po prostu wyrwało z kapci. Żeby pokazać, że moje główne konto jest po prostu przeklęte, a moje poboczne konto to najszczęśliwsze konto tutaj na świecie. Ja pierdziele, teoria duplikatów, widzowie, teoria duplikatów. Ja. Anglia, Harry Kane z gwarantowanego toca, brawo, brawo, brawo. Dobra karta, w ogóle ja tak w ogóle gram sobie nim z ławki i naprawdę spoko jest, także git. Nie jest tani, ale jest spoko. No bo, nie no, powiem wam szczerze, że on naprawdę wykańcza 99% akcji. Otwieramy teraz mojego toca. Dobra, paczkę piłkarza toc.pl u Szymona. Lecimy, Zinchenko. Słuchajcie, ja jako taki streamer amatorski, jako taka osoba amator przed kamerą, wiadomo, piję z gwinta. Jedziemy. Paczka 5 piłkarzy 85 plus. Oby z tego toc był, bo nie pamiętam za co ta paczka jest. Na pewno nie jest chyba podkręcona, bo te podkręcone są z SBC zazwyczaj. A to jest jakaś paczka za zadania bodajże. Dobra, lecimy. Jest toc, okej. Okay. Ciekawe, Niemcy. Nieźle, no to Sane mamy. No to mamy Sane toca 85 plus. To jest dobre, czy to jest dawszy L? Powiedzcie mi, ile to kosztuje w ogóle, bo ja już się nie orientuję w cenach. Ten co free dostał? 40 tysięcy. No dobra, sprawdzimy, co będzie jeszcze w paczce. Dwa tocy, widzowie, i Lacroix jest! I De Bruyne, kurde, byłby toc tydzień temu, no niestety. Paczka, widzowie, z tocem gwarantowanym. Z losowego składu toc. Zakładam, że jakbym trzymał tą paczkę do końca toców, to pewnie bym wylosował ze wszystkich lig cokolwiek, ale no, teraz mam Bundesligę i Premier League, to może i dobrze. Turcja?
Aha! O Jezus! Zapomniałem o tym, że jeszcze redywizje tam lecą. Myślałem, że top ligi lecą. Ajajaj. Jedziemy, mordeczki! Pik na głównym koncie, tylko sobie... Poczekajcie, przykryję czymś, nie? Dajcie mi chwilę. Prawie się zżygałem, ja pierdolę. Dobra, zakryliśmy, widzowie, potężny pik z Herosem. Japonia, Norwegia i Brazylia! Solskjaer, Lucio! Lucio World Cupowy, widzowie! God damn! Dobra, czekajcie, od lewej lecimy, nie? Lucio World Cupowy. Dobra, Nakata. Solskjaer Trophy Titans. I widzowie, prawdopodobnie po prawej stronie Lucio World Cupowy. Lucio Trophy Titans! Ja pierdzielę, myślałem, że to jest World Cupowy! A to jest Trophy Titans! Wow! Ale mocne trafy na moim głównym koncie, widzowie, co się dzieje dzisiaj? Dobra, ale za kogo go bierzemy? No, za Ake, za Maldiniego? Chyba za Ake, nie? Za Ake. Lucio World Cupowy. Za Maldiniego. No w sumie ta, lepszy nawet. No i pięknie, no. Sprawdzamy, co będzie, oby tutaj było dobre. Słuchajcie, ja tylko liczę na to, że na tym koncie RTG będzie coś dobrego. Jakby grywalnego, nie Papen, Food Fantasy, tylko coś lepszego. Arabia Saudyjska, Meksyk i Australia. QL? Okej. Campos, QL, obstawiam, że QL World Cup i Alovairan. I Alovairan, World Cupowy. A może Food Fantasy QL? Campos, okej, to już wiadomo. Po środku, World Cupowy QL. Tak jest, QL i po lewej stronie teraz. Co mówiliście, że po lewej stronie? Al Jaber nie. Alovairan, Food Fantasy? Dobra, sprawdzamy i zabie. Co za trap, widzowie! 3 miliony z Pika Hero! Vamos! Na koncie RTG rozbijamy bank, widzowie. Ale dobrze. Opłacało się przepalać ten foder, to jest moje konto. W takim razie Kudus out, Alovairan in i Kudus leci na sprzedaż powoli. Znaczy z powrotem na sprzedaż. Miałeś talent, ale no niestety na ten skład to już się nie nadajesz. Jako, że mamy, słuchajcie, Bundesligę dzisiaj i w tym tygodniu Deutschland, zakrywamy ekran. Tą koszulką, deutschlandowską. Dzięki tej koszulce, widzowie. Patrzcie, jakie gówno w ogóle, patrzcie. Dzięki tej koszulce, jako, że zakrywamy, lecą naprawdę dobre tocy i dobre piki. Już dwa piki poleciały dobre. Lucio Trophy Titans i Food Fantasy Alovairan. Dzięki tej koszulce to dostanę Olera, którego przepalę po dwóch minutach Jasper Topa. Argentyna, Niemcy, Francja! Argentyna? No skoro każdemu oddaję, to u mnie gówno, ja pierwszy. Argentyna? Messi? Argentyna? To jest Argentyna. Dobra, Mascherano, Koller. Dobra, i po prawej stronie być albo nie być. Po prawej stronie być albo nie być. Ginola albo Papen. Jak będzie 81 fizyczności, to jest Papen. Ale ja już mam doświadczenie w trafianiu Papena. Dobra. Dzięki za pika. To jest konto Szymona, no przykro mi, Szymon, no przepraszam. Odpalaj. A. Co jest? What the shit, man? Oj, dzięki mi, Karym, za content. Mamy to, mordeczki. Mamy potężny pik 90 plus tocem, albo historię toc. Albo paczkę 25 piłkarzy 84 plus, albo ikonę urodzinową. Ale oczywiście biorę toca, no bo to jest najlepsze. Brawo, pora odsłonić. Pora odsłonić, no, pora to zrobić. Son, Bellingham i Sanchez. Dobra, lecimy po lewej. Oczywiście brawo, Sonic. Brawo. Dobra. Ile jest ten Son w ogóle warty? Dobra. Tutaj oczywiście Sanchez, mega zajebisty Sanchez. To mi się podoba. I środkowa karta, 500 400. Dobra, sprawdzamy środek. Oho, niezły pyk. Jest toc, widzowie, jest Bellingham. To jest toc, to nie jest momenty. To nie jest Rich James, widzowie, to jest Bellingham na środku. No fucking way, widzowie. No, nie. Jude Bellingham, mordeczki. Jude Bellingham. Harry Kane. No tak, mam czerwonego w sumie, to racja. Wiesz, Sane, i tak grasz na lagę beka. Nie, no dobra, widzowie, biorę Sancheza. Mega SPO. Muszę. Sanchez chyba lepszy, ale nawet do mojego składu pasuje, bo mam tak ligę ogółem. To jest dobra. Dobra, biorę Sancheza. Mam mega dylemat, ale biorę Sancheza. No jednak, wydaje mi się, że Sanchez mega. Tak nim nie zagrasz? Jak nim nie zagram? Zagram. Dobra. I tak mi się podoba, i taki zajebisty pik. Nie ukrywam.